Cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj na kolejnej wyprawie. Dzisiaj ja poluję tutaj na linę. Jesteśmy ogólnie na tym miejscu, co ostatnio. Ja poluję na linę, tata nie wiem, na Amura. No to co, widzimy się, jak coś się zacznie dziać chyba, nie? Takiej zanęty dziś stosujemy od firmy Trapper, czy jakieś tam Linkaraś. Ja stosuję bynajmniej na gruncie założoną truskawkową kulkę, tutaj czyli. A na spławiku, czyli tam, nie wiem, czy będzie spławik widać, spróbuję przybliżyć może i go poszukać. Chyba nie będzie spławika widać, chociaż co ja, nie będzie go widać, ale mam zarzucone przy tamtych drzewach. Tam często chodzi właśnie lin, już miałem puknięcie, coś mi wystawiło lekko do góry spławik. Tata łowi w metodzie ma pelet i na kulkę kukurydzową chyba. Dobra, no to co, pokażę wam, jak coś się będzie działo. Mam jeszcze taką, mam madów trochę i specjalną taką kukurydzę, zieloną linkaraś, ale to później. Przed chwilą bawił mi się linek na spławiku, tylko że miałem zarzucone troszkę dalej. No jak zacinałem, to nic nie było, ale naprawdę, no nie, no nie było to chyba coś dużego, ale sam fakt, że się bawił, nie? I widzimy się przy rybach albo przy czymś ciekawym. Tą rybę teraz. Tata mówi, że coś tam dobrze to dobrze walczy. Ja tutaj zaraz pod bieraczkiem zaoperuję i go wyciągniemy i pokażemy. Jest i ładny sazanek. Tata złowił przed chwilą, no taki koło kilograma. Kilo 20, coś takiego. Ładny, zaraz go wypuścimy. Ty chcesz go wypuszczać czy ja? Sadzane do wody. Coś, no. W tym momencie pieprzyłem coś o tej rybie, której nie nagrałem, ale pokażę wam ją oczywiście na końcu odcinka, nie? Teraz go wypuścimy. Na tą wędeczkę. Tak, i o tym, że złowię go właśnie na tą wędkę. Pozdrawiam. Tata ciągnie jakiegoś. Mówi, że malucha. Zaraz zobaczymy, jak go pod bieraszkę wezmę. Miałem takie branie, że wędkę mi prawie do wody wciągnęło, ale ja nie żartuję, nie przesadzam. Prawie była w wodzie. Dobra, to zaraz go podbiorę i się zobaczymy. Być może go podbiorę, jak się nie zerwie. Wyciągnęliśmy karpia. Taki mały, a walczył nieźle. No, już był kilka razy złapany, widać. Karpik. Zaraz nagramy wypuszczanie. Tylko będzie trzeba go odhaczyć. To wypuszczamy rybkę. No, ładne, ładne małuski. Tylko kurde, się boję, że mi na moją coś weźmie. No taki, już taki se. Dobra, idź. A więc okej, ziomeczki, to ja tutaj bym oczekiwał łapek w górę dla tego karpia. 9300, moja życiówka. Wrócił oczywiście bezpiecznie do wody. Dwa zdjęcia mam. Jestem na gablocie tam na łowisku. Pokażę wam, jak będziemy tam następny raz. Piękna ryba, naprawdę. No, super się go ciągnęło. Włożyłem sobie wędkę między nogi i go zwijałem, holowałem go, ale żyłkę wyciągał, jak nie wiem. A to ten sazanek wcześniejszy, ładny też. Piękny. Moje dwie największe ryby w życiu. A więc okej. To co, no, widzimy się, mam nadzieję, przy kolejnych wyprawach i to byłoby na tyle w tym odcinku. Łapkujcie go, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku, czy gdziekolwiek go udostępniajcie. No i co, do zobaczenia.